Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybieramy w nich 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Frekwencja do godziny 12 wyniosła ponad 11%. Najwięcej osób zagłosowało do tej pory w Toruniu, a najmniej w Gdańsku. Wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom uprawnionym, co stanowi 11,66% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Od razu może przypomnę, że 5 lat temu frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosiła 14,39%, czyli jest prawie o 3% niższa. Jeżeli chodzi o województwa, to najwyższa frekwencja, województwo małopolskie 12,80%, drugie miejsce województwo mazowieckie 12,66% i trzecie miejsce województwo łódzkie 12,39%. Najniższa frekwencja województwo opolskie 9,87%. Jeżeli chodzi o miasta, to w tej chwili największa frekwencja Toruń 14,41%. Drugie miejsce Bydgoszcz 14,40%. To są miasta województwa kujawsko-pomorskiego. I trzecie miejsce Łódź 14,35%. Najniższa frekwencja Gdańsk 10,91%. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że głosowanie przebiega bardzo spokojnie. W całym kraju do godziny 12 odnotowano jedno przestępstwo i 20 wykroczeń związanych z wyborami. Głosowanie przebiega w wyjątkowo spokojnej atmosferze. Na podstawie danych przekazanych przez Komendę Główną Policji możemy Państwa poinformować, że jak do tej pory na moment składania meldunku popełniono tylko jedno przestępstwo, odnotowano tylko jedno przestępstwo, wykroczeń łącznie 20. Porównując do wcześniejszego meldunku przekazanego przez PKW, tych wykroczeń wzrosło raptem tylko o 7 ta liczba. Przestępstwo wiązało się z... No to już taka, widać, nasza tradycja. Jeden z mężów zaufania w województwie warmińsko-mazurskim okazało się, że stawił się do lokalu wyborczego, będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez policję. Wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów w związku z wyborami nie odnotowano. Innych wydarzeń mogących mieć wpływ na przebieg wyborów również nie odnotowano. Miejmy nadzieję, że tak będzie już do zakończenia głosowania. Przeżywamy 25. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził między innymi Toruń. Skierował wówczas swoje słowo do rodziny Radia Maryja. W wielu miejscach w Polsce odbywają się uroczystości rocznicowe. Wczoraj za dar papieskiej pielgrzymki dziękowano między innymi w Drohiczynie. W 1999 roku ojciec święty Jan Paweł II po raz siódmy odwiedził swoją ukochaną ojczyznę. Była to jednocześnie najdłuższa jego pielgrzymka do Polski. Trwała ona od 5 do 17 czerwca. Papież odwiedził aż 23 miejscowości. Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Augustów, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice i Częstochowe. Bądź pozdrowiony gościu nasz, radosne drogi nasze. Tak Ojca Świętego witano 25 lat temu w Toruniu. Na terenie Torunia znajduje się siedziba Radia Maryja, znanej i słuchanej rozgłośni Ojców Redemptorystów. Wnosi ona wiele dobra duchowego, gdy przez modlitwę i katechezę służy tej właśnie sprawie, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa i aby Chrystus mógł
z każdym iść przez życie. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą także słuchacze Radia Maryja. Swoją obecnością pragną dać wyraz żywej więzi z Kościołem zbudowanym przez Chrystusa na Piotrze Opoce i na fundamencie apostołów. Mówił ówczesny ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Andrzej Suski. Święty Jan Paweł II skierował wówczas słowa do rodziny Radia Maryja. Raduje się obecnością słuchaczy Radia Maryja, która ma siedzibę w Toruniu. Rozgłośnia ta dociera do bardzo wielu rodaków w Polsce i na świecie. Wszystkim słuchaczom i pracownikom radia życzę tej radości, jaka płynie ze zwiastowania dobrej nowiny. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Dziękuję wam za radiową katechezę, a szczególnie za modlitwy w intencji Kościoła i papieży. W wielu miejscach w naszej ojczyźnie, które 25 lat temu odwiedził święty Jan Paweł II, odbywają się dziękczynienia. Tak było wczoraj w Drohiczynie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. W czasie homilii podkreślał, że dziś stoimy w obliczu ogromnej konfrontacji pomiędzy Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Jesteśmy świadkami, jak ateizm zdobywa pierwszeństwo w życiu publicznym i społecznym, a ludzie wierzący nierzadko bywają zaledwie tolerowani lub traktowani jako obywatele gorszej kategorii. Antyklerykalizm stał się miarą nowoczesności i przepustką do awansu społecznego. Trwa czas wielkiej próby wierności Bogu i prawom chrześcijańskiej cywilizacji. Ksiądz arcybiskup podkreślał, że dziś toczy się batalia o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o prawo moralne oraz o prawo do wolności osobistej i religijnej. Wskazywał, że to od świętego Jana Pawła II możemy się uczyć, jak należy się zachowywać w czasach walki z Bogiem, Kościołem i wartościami ewangelicznymi. Papież nauczał, żeby odrzucać postawę zachowawczą i nie lękać się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ksiądz arcybiskup przypomniał także, że podczas ostatniego spisu powszechnego 27 milionów Polaków zadeklarowało swoją przynależność do Kościoła katolickiego. A więc nie możemy być potulną większością, która jest spychana na margines życia społecznego. Trzeba upominać się o poszanowanie naszej godności i praw zagwarantowanych przez polską konstytucję. W tym kontekście ksiądz arcybiskup Józef Guzdek nawiązywał do prób wyrugowania lekcji religii ze szkół. Podkreślał, że wszystkie zmiany w tym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem powinny się odbywać w porozumieniu z kościołami i związkami wyznaniowymi. W dziękczynieniu za dar papieskiej wizyty w Drohiczynie uczestniczył dyrektor i założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk oraz ojciec Benedykt Cisoń. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.